Witam, nazywam się Łukasz Popiołek. Chciałem powiedzieć wam coś, co jest odpowiedzią na troski waszych serc. Przyszliście tutaj manifestować swoją wolność. Przyszliście tutaj myśląc, że jesteście wolni, ale chcę, żebyście się zastanowili, czy naprawdę się czujecie wolni. Bo ja jestem przekonany, że nie czujecie się wolni. Oszukujecie się! Oszukujecie się! W sercach waszych nie jesteście wolni! Jesteście zniewoleni! Uważacie, że to, co manifestujecie, daje wam wolność! Ale czujecie się niewolnikami! Jezus Chrystus może dać ci wolność! Jezus Chrystus, żywy, prawdziwy Bóg, który 2000 lat temu z miłości do ciebie umarł za twoje grzechy, za twoje choroby, za twoje zniewolenia! On może dać ci wolność! Ja lata temu szukałem wolności w marihuanie, szukałem wolności w innych używkach, w imprezach. Myślałem, że jestem fajny, że mam super życie, że mogę, że moje życie jest fajne wtedy, kiedy mam dobrą fazę. Oszukiwałem się, że to daje mi wolność, ale tak naprawdę czułem się niewolnikiem, niewolnikiem swoich nałogów, niewolnikiem tego systemu społecznego. I wy też jesteście niewolnikami. Manifestujecie to, co manifestujecie, ale jesteście niewolnikami tego. Jezus da ci prawdziwe wyzwolenie. On może sprawić, że w sercu poczujesz się wolny. Nałogi, które masz, grzechy, które masz, On chce ci przebaczyć, ale On też chce zmienić twoje życie, abyś więcej nie był zniewolony tymi rzeczami. Jezus ciebie kocha i możesz Go przyjąć. Możesz Go przyjąć tu i teraz, na paradzie równości. Możesz zwrócić się do Jezusa. On jest tutaj. To On ciebie usłyszy. A więc zwróć się do Niego i powiedz: Jezus, prawdziwej wolności. Powiedz tak do Niego: Jezus, ja chcę prawdziwej wolności. Dziękuję.